Lech Wałęsa jest bardzo mocno związany z Gdańskiem. Były prezydent jest niemal ikoną tego miasta, przez co sprawa Pawła Adamowicza poruszyła go w sposób wyjątkowy. Tak jak inni politycy, opublikował on na swoim Facebooku specjalne pożegnanie, w którym obiecuje, iż zmarły prezydent pozostanie w jego pamięci już na zawsze. Lech Wałęsa z Gdańskiem połączony jest w sposób wyjątkowy, każdy pamięta, a przynajmniej powinien pamiętać sierpień 1980 roku i strajki w stoczni. Teraz była głowa państwa zabrała głos w kolejnej ważnej sprawie dla gdańszczan, w sprawie śmierci ich prezydenta. Lech Wałęsa żegna Pawła Adamowicza. Były prezydent opublikował na swoim profilu na Facebooku niezwykle krótki, aczkolwiek treściwy wpis. Pożegnał w nim Pawła Adamowicza, a także zapewnił, że w jego pamięci zawsze będzie dla niego miejsce. R.I.P. Żegnaj Pol, pozostaniesz w naszej pamięci, emotikon smutek, brzmiała treść wpisu byłego prezydenta, Lecha Wałęsy. Prezydenta Gdańska pożegnali również inni wielcy politycy, w tym premier Mateusz Morawiecki. Swoje pożegnanie opublikował na Twitterze. Zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza jest dla nas wszystkich ogromną tragedią. To wielkie zło, które budzi potępienie, wielki smutek i żal. Najgłębsze wyrazy współczucia dla pogrążonej w rozpaczy rodziny. Pokój jego duszy, napisał Mateusz Morawiecki. Na czułe słowa zdobył się również obecny prezydent Polski. Pan prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z jego najbliższymi, przyjaciółmi i wszystkimi ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla rodziny zmarłego. Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić, napisał Andrzej Duda. Spekulacje dotyczące nowego prezydenta Polski. W komentarzach pod wpisem Lecha Wałęsy pojawiły się spekulacje dotyczące tego, kto powinien przejąć władzę w Polsce. Jedna z osób stwierdziła, że założyciel Solidarności powinien znów przejąć władzę nad krajem. Panie prezydencie Wałęsa, to chyba najwyższą pora znów stanąć na czele narodu. Łączę się w bólu z rodziną zamordowanego prezydenta, niech spoczywa w spokoju, napisała jedna z internautek. Nie zabrakło również śmiałych stwierdzeń, jakoby najlepszym kandydatem na prezydenta dla Polski był Jerzy Owsiak. Zło zabiło prezydenta Gdańska, zło, które w Polsce rozniecają Kaczyński i Rydzyk. Ale paradoksalnie ta śmierć uświęciła orkiestrę WOŚP. Mam apel do Jurka Owsiaka, to jest twój obowiązek, uważam, że ten pogląd poprze wiele milionów Polaków.
Jurku, stań w przyszłym roku do wyborów na prezydenta Polski. Ty jesteś gwarantem zwycięstwa dobra nad złem, napisał ktoś inny.